Dzień dobry. Cześć Ania. Witam serdecznie. Po raz pierwszy spotykamy się w takich nietypowych warunkach, ale i sytuacja, w której żeśmy się znaleźli, jest zupełnie nietypowa. Chyba wszystkich z nas wydarzenia związane z COVID-19 totalnie zaskoczyły. Pokrzyżowały plany związane z bieżącą działalnością. W naszym przypadku praktycznie wszystkie plany związane z branżą targową. I po tych ponad 2 miesiącach takiego zastoju, siedzenia w domu, wreszcie wracamy do takiej normalności, takiej w miarę normalnej pracy. I tu pojawiają się pytania związane z branżą turystyczną, z branżą transportową, tak, która właściwie już w grudniu tamtego roku stanęła. A oczywiście branża transportowa, o której chciałabym tutaj rozmawiać, jest ściśle powiązana z targami autobusowymi Transexpo. Nie możemy się teraz spotkać, szkoda, tak, twarzą w twarz, a generalnie powinniśmy i tam, znaczy w tamtym roku, bywaliśmy o tej porze na różnych konferencjach, spotkaniach, seminariach i dlatego, Olku, witam Cię, jest mi bardzo miło Cię widzieć, w Ciebie dobrym również. Zdrowiu, uśmiechniętego, co mam nadzieję wróży optymistycznie naszej branży i targom, które wspólnie od tylu lat już organizujemy. Jest mnóstwo pytań związanych z tą sytuacją, z pandemią, z tym COVID-em. Myślę, że pomożesz tutaj rozwiać pewne takie czarne chmury nad tą branżą. Czy one już powoli zaczynają się rozwiewać? Powiedz, jak to wygląda? Jak ta branża została poturbowana przez COVID i czy już się podnosi? Jak to jest? Może zacznę od tego uśmiechu. Oczywiście uśmiech wywołuje Twój widok, a nie aktualna sytuacja, bo aktualna sytuacja jest mało wesoła i rzeczywiście sytuacja jest bardzo poważna i nie mieliśmy podobnego kryzysu do tej pory. To jest po prostu coś, co no, spadło jak przysłowiowy grom z jasnego nieba. Jeżeli chodzi właśnie o branżę transportową, jak ten kryzys na nią wpłynął, to trzeba sobie zdawać sprawę, że jest to branża, która jako jedna z pierwszych, jeżeli nie pierwsza, najbardziej została, po pierwsze została dotknięta przez kryzys, a po drugie skala zniszczeń, jakie tutaj nastąpiły, jest naprawdę, moim zdaniem, mieści się w pierwszej piątce najbardziej poszkodowanych branż w ogóle wszystkich, we wszystkich gałęziach gospodarki. A trzeba sobie zdawać sprawę, że autobusy, a dokładnie autokary, jako pierwsze zostały zaatakowane przez wirus jeszcze w grudniu, kiedy zostały wprowadzone pierwsze anulacje wycieczek turystów przede wszystkim z Dalekiego Wschodu do Europy. Zazwyczaj takie właśnie wycieczki obsługują polskie autokary, polscy przewoźnicy, którzy zajmują naprawdę wysokie miejsce, jeżeli chodzi o aktywność na tym w rynku turystycznym i w tej sytuacji oni jako pierwsi zostali dotknięci tym kryzysem. Pierwsi odczuli to, co my dopiero tak naprawdę w marcu poczuliśmy w najbliższym naszym otoczeniu. Dlatego ta branża autokarowa jest bardzo poszkodowana. Tutaj mówimy o wręcz zastopowaniu biznesu, nie o ograniczeniu, ale o stuprocentowym po prostu zatrzymaniu. Co gorsza, przewidujemy, że ta branża jako jedna z ostatnich też zostanie odmrożona w ramach powrotu do normalności, co powoduje, że ten okres przestoju może się wydłużyć nawet do pół roku. Dla takich przewoźników autokarowych to jest po prostu no, masakra, tsunami i no, nie, trudno sobie wyobrazić coś gorszego, co mogłoby właśnie ich spotkać. Kolejna rzecz to jest komunikacja miejska i komunikacja regionalna w naszym kraju, która w marcu została no, zaatakowana przez wirus w postaci zarządzenia rządowego o zakazie przemieszczania się. Tutaj rząd przez te 2 miesiące wręcz nakazywał, to złe słowo, ale próbował odżegnywać Polaków od podróżowania transportem publicznym. Nakazywał korzystanie z samochodów osobowych, no i wprowadził ograniczenie limity pasażerskie, 50% miejsc siedzących może być tylko zajmowane przez pasażerów. Tak jest cały czas w komunikacji regionalnej i turystyce. Natomiast 18 maja komunikacja miejska
wywalczyła sobie zmianę tych limitów, gdyż do tej pory było tak, że tramwaj mógł wozić kilkanaście osób, kiedy normalnie on wozi prawie 100, bo rządzący zapomnieli o tym, że w pojazdach komunikacji miejskiej są też miejsca stojące. To udało się im przypomnieć właśnie w maju. Po raz pierwszy branża komunikacji miejskiej stanęła w jednej grupie i to ten wspólny głos komunikacji miejskiej spowodował właśnie te pierwsze pozytywne zmiany. Liczymy oczywiście na następne, ale trzeba sobie zdawać sprawę, że to była pierwsza bitwa. Czeka nas jeszcze wojna, przede wszystkim o to, jak ten transport ma wrócić do życia, jakie mają być instrumenty finansowe, które wspomogą z jednej strony prywatnych przewoźników, a z drugiej strony przewoźników samorządowych. Tych pytań naprawdę jest bez liku. Trochę strona rządowa daje nam tutaj pole do żalenia się, bo naprawdę z jednej strony nie potrafi nam odpowiedzieć jednoznacznie w zakresie jakichś sanitarnych przepisów, chociażby na przykład najnowszy temat klimatyzacja w autobusach. Włączać, tak, nie włączać. Dlaczego nie wyłączać? Chwilę przed latem, tak, gdzie zapowiadane Dokładnie. Są naprawdę upały i co wtedy robić z tą klimatyzacją. Ostatnio czytałam u Ciebie artykuł bardzo ciekawy, gdzie wypowiadał się w tym temacie MEN, tak? Więc tutaj zabierają producenci już swoje, zabierają głos w tej sprawie. Mhm. No właśnie jest szereg takich pytań, na które właśnie no, czekamy zarówno branża transportowa, jak i nasza branża targowa, tak? Czekamy na wytyczne ze strony tutaj ministerstwa, bo myślę, że jeśli takie drogowskazy byśmy mieli, zarówno firmy przewozowe, czy firmy tutaj, które podlegają pod samorządy, to my byśmy sobie z tym dali radę, żeby zorganizować nasz biznes, naszą działalność. A jak patrzysz na perspektywy tego wszystkiego? Jak to będzie wyglądało dalej, bo nie ukrywam, że bardzo mnie to interesuje w świetle tutaj naszych targów Transexpo, które od tylu lat razem robimy, tak? Więc myślę, że jest to ważne. Jakie są nadzieje, że ta branża się podniesie? Nadzieje są oczywiście, nadzieja umiera ostatnia i tego też się trzymamy. Polska jest wyjątkowym krajem, jeżeli chodzi właśnie o umiejętności przetrwania w kryzysowych sytuacjach i ta branża transportowa po raz kolejny udowadnia, że to nie jest pierwszy i nie ostatni kryzys, jaki nas dotyka i tak. Potrafimy sobie z nim poradzić. Naprawdę to, że nie mamy serii upadłości firm przewozowych, to, że nie mamy takiego jakiegoś spektakularnego protestu, wyjścia na ulicę i wręcz walczenia o swoje prawa, pokazuje, że ci przewoźnicy cały czas mają nadzieję, cały czas mają zdolność operacyjną i wydaje mi się, że właśnie w tej umiejętności przetrwania najgorszych chwil należy upatrywać tej nadziei, że ta branża szybko wyjdzie z tego kryzysu. Oczywiście to też zależy od rządzących. Niestety to nie jest czysto biznesowa sytuacja, że podejmujemy taką decyzje i kierujemy się takim, a nie innym interesem, tylko bardzo dużo zależy od tego, jak szybko rząd odmrozi granice, jak wróci szybko ta turystyka, kiedy wrócą szkoły. Jest mnóstwo pytań, które stawiają przewoźnicy nam. My też nie potrafimy na nie odpowiedzieć. Tak. Nikt na razie nie zna na nie odpowiedzi, a to są pytania kluczowe do prowadzenia biznesu. No, na razie musimy po prostu uzbroić się w cierpliwość i znaleźć sobie tą umiejętność przetrwania trudnych sytuacji. To możemy polecić, natomiast wydaje mi się, że są pierwsze już oznaki pozytywnej zmiany. Flixbus rusza, Sinbad ruszył wcześniej. Sinbad jako pierwszy rozpoczął. Polonus. Dokładnie. Te firmy autobusowe, duże platformy, jak też i ci mniejsi przewoźnicy, których nie sposób byłoby wymienić, bo nie starczyłoby nam na to czasu. Tak, zdecydowanie. Powoli się odnajdują w tej nowej rzeczywistości. Jest ten restart transportowy. Musimy wszyscy sobie radzić jakoś w tej naprawdę innej rzeczywistości i tak samo jak branża swoimi, branża turystyczna, transportowa swoimi szlakami przeciera tutaj swoimi ścieżkami przeciera szlaki, tak, żeby uzyskać od ministerstwa jakieś zielone światło na swoją działalność. Tak samo i nasza branża targowa,
poprzez działania Polskiej Izby Przemysłu Targowego, będąc na spotkaniach z panią Emilewicz, minister, też dążymy do tego, żeby imprezy powoli, począwszy już nawet od bodajże końca czerwca, ale są to imprezy takie małe, nieduże, bardziej o charakterze konferencyjnym, nas interesują imprezy B2B i jest duża nadzieja na to, że w połowie sierpnia z takimi imprezami ruszymy, tak więc nasza impreza Transexpo, która jest dopiero w październiku, będzie już na tyle przygotowana, chodzi tu głównie o te restrykcje takie, prawda, sanitarne i tak dalej, że będziemy ją w stanie spokojnie zorganizować. Więc jak z targami Transexpo, jak wy się przygotowujecie do tego naszego najważniejszego święta autobusowego w Polsce? Przygotowujemy się właściwie od 2018 roku listopada, jak skończyliśmy imprezę w 2018 roku. Mając na uwadze, że będzie to jubileusz, myśleliśmy o tym, co zrobić, jak tu zaznaczyć ważność tej najważniejszej imprezy dla branży, prawda, tutaj na pewno w Polsce. I kiedy widzieliśmy się w październiku na targach w Belgii, pamiętasz, w paszporcie, wtedy już mówiłam. Wydaje się, że było to bardzo dawno. Dokładnie, ale wtedy jeszcze nikt nie przypuszczał, że taki koronawirus nam zniszczy całe plany i to, co żeśmy przygotowali. Wtedy mówiłam, że cały garnitur czołowych firm jest na targach, jest potwierdzone, również komponenci i tak dalej. Praktycznie nikogo nie powinno zabraknąć. I dziś to potwierdzam. Dziś to potwierdzam, także nikt z czołowych wystawców, producentów, komponentów nie zrezygnował z targów Transexpo. Wręcz przeciwnie, sytuacja wygląda w ten sposób, że koronawirus w marcu nas zatrzymał. To był taki ząg, z którym po prostu zderzyliśmy się chyba wszyscy. Byłam w liczbie mnogiej, ale tu w tym momencie większość rozmów akurat w tym okresie było po mojej stronie. Byliśmy po tak zwanym słowie ugadani, ustalona była powierzchnia, wszystko było ustalone, kwestia formularzy zgłoszeniowych. Ja spodziewałam się, że tu będą wahania i wycofywania się z targów. Nie. Te wszystkie firmy łącznie z busami, z producentami i tak dalej na targach są. Na dzień wczorajszy. Myślę, że przez ten od rana dziś się nie zmienił. Myślę, że to się zmieni nieco. Nie sądzę, żeby zmieniło się to, jeśli chodzi o firmy zgłoszone. Może się zmienić, jeśli chodzi o wielkość stoisk, bo ustaliliśmy z naszymi wystawcami targów Transexpo, że do końca lipca mogą weryfikować swoje zgłoszenia, po to tylko, żeby mogła logicznie wystawę ułożyć, żeby ją mogła ładnie zaaranżować. Natomiast na tą chwilę wszystko wskazuje, że tą wystawę zrobimy i ona będzie wyjątkowa. Nie będzie wyjątkowa pod względem ilości metrów, rekordów i ilości zwiedzających, bo taka nie będzie. I każdy już teraz może to sobie wbić w głowę świadomości, taką mieć świadomość. Natomiast ona będzie wyjątkowa, bo będziemy ją robić razem z COVID-em. I zrobimy tą wystawę i na pewno zrobimy ją dobrą, tak żeby była satysfakcjonująca dla wystawców, dla naszych gości, dla ciebie jako naszego partnera, tak merytorycznego i medialnego, ale przede wszystkim, żeby była bezpieczna. I małymi krokami, powoli, bez paniki, bo to też jest ważne. Na początku była panika między chyba w środowisku taka, że z racji tego, że jest to branża transportowa, wydaje mi się, to wystawa zareagowała bardzo, bardzo nerwowo na zasadzie takiej, że musimy ograniczać koszty, a jak ograniczać koszty, to najprościej te koszty ograniczać, ciąć wystawy targowe, tak? I wtedy postanowiliśmy, że musimy branżę uspokoić. Na ten moment, na moment pierwszego starcia z koronawirusem, najważniejsze było zdrowie i bezpieczeństwo ludzi. To było najważniejsze. Decyzje, co będzie potem, jak ta wystawa będzie wyglądała, czy będziecie, czy nie będziecie, zostawiliśmy na później. I myślę, że to była dobra decyzja, bo
zapanował spokój, który teraz jest potwierdzony tym, że po prostu firmy stwierdzają swoje ludzie. To jest miłe na tą chwilę. To jest bardzo dobre. Ja myślę, że wiele osób w ogóle już tą wystawę uznało, czy uzna za wyjątkową, bo po raz pierwszy od wielu miesięcy się spotkamy. Dokładnie tak. To jest tak. W ogóle niesamowitą wartością teraz. Tak. I myślę, że oczekiwania właśnie związane z TransExpo są podwójne niż wobec takiej właśnie zwykłej edycji bez wirusa. Dlatego ja czekam na tą wystawę, żeby zobaczyć chociażby swoich kontrahentów, swoich kolegów, swoich znajomych. Także wydaje mi się, że to będzie bardzo duże wydarzenie, też emocjonalne, co nada tej wystawie dodatkową rangę. Myślę, że długo będziemy pamiętać tą 15. Tak. edycję TransExpo. Także no, jak przystało na jubileusz, atrakcje będą. Co prawda nieplanowane, ale będą. Bardzo miło było mi Cię widzieć, Olku. I do zobaczenia. Mam nadzieję, że już w normalnej rzeczywistości. Trzymaj się. Do października w takim razie. Hej. Do zobaczenia.